Ósmy powód. Nadużywanie prawa Mojżesza. Ósmy powód, dla którego nie jestem adwentystą dnia siódmego. Choć po ostatnim, siódmym odcinku lepiej powinniśmy nazywać ich satanistami dnia siódmego albo inna adekwatna nazwa. Dlatego, że ich Bóg to szatan chrześcijan. I jeżeli ktokolwiek ma cokolwiek wspólnego z adwentyzmem, to jest po prostu satanistą. Podstawowym błędem adwentyzmu dnia siódmego jest nadużywanie prawa mojżeszowego. Jest to ta sama herezja, której winnych było wielu Żydów z czasów Pawła. Jest to herezja, z którą Paweł zmierzył się w swoim liście do Galatów. Mam tu ciekawostkę, czyli czasopismo Bible Treasury, miesięcznik na temat biblijnych tematów, edytowany przez Williama Kellego. I znajdujemy sobie w tym temacie temat w indeksie Seventh-day Adventism. Seventh-day Adventism. I dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, co wierzący w XIX wieku, którzy znali tę organizację, mieli do powiedzenia na ich temat. Mamy kilka wypowiedzi na temat adwentystów dnia siódmego i to akurat Williama Kellego, czyli Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists jest w wolumenie N6, strona 32. Bierzemy sobie wolumen N6. Zaglądamy do N6. I strona 32. Według tego powinna nam zawierać pytanie napisane przez Williama Kellego. Co tutaj jest napisane? Pytanie. What is the chief error or errors of the Seventh-day Adventists? Jaki jest główny błąd lub błędy adwentystów dnia siódmego? I believe they teach annihilation of souls. Ja wierzę, że oni uczą unicestwienia dusz. I William Kelly napisał tak. They used to be called Millerites, the leader being held enough to set a certain day for the Lord's coming in 1844. Oni są nazywani Millerytami, lidera, od lidera Millera, który był odpowiedzialny za wyznaczenie powrotu Chrystusa w 1844 roku. Oczywiście to było nieprawdziwe. Teraz, choć są liczni, są w różnych partiach i odrzucają w różnym zakresie prawdę chrześcijaństwa. Ich nowa nazwa ogłasza to właśnie, co odróżnia ich od wszystkich, ponieważ sabat albo siódmy dzień był pod prawem, znakiem pomiędzy Jehową a Izraelem i przypomnieniem, pamiątką starego stworzenia. Natomiast dzień pański albo pierwszy dzień
jest charakterystyczny dla łaski i nowego stworzenia. I oni są według ich własnego wyznania, że oni podają się za Żydów, ale oni nie są Żydami i kłamią. I tutaj moja uwaga do tego, co napisał William Kelly, bo pamiętamy, że ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, są nazywani przez Pana Jezusa synagogą szatana. I kontynuujemy dalej. Czyli kłamią i odrzucają, odwracają się od wiary i są dłużnikami prawa, które potępia ich, ponieważ go nie przestrzegają. I są generalnie odstępstwami od chrześcijaństwa. Nic dziwnego, że zaprzeczają również niebiańskiej nadziei i trzymają się teorii snu duszy. Albo też zaprzeczają innym faktom. I kiedy życie wieczne dane jest wierzącemu, nigdy go nie straci, a oni temu też zaprzeczają. Także zaprzeczają boskości Pana Jezusa. Faktycznie jest u mnie na kanale nagranie z oficjalnej strony Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie otwartym tekstem przyznają się, że nie uznają Trójcy Świętej w takim podejściu, jakie jest zgodne z tym, co chrześcijaństwo głosi, tylko mają swoją zmodyfikowaną wersję Trójcy, co prowadza wielu w błąd, bo myślą sobie, że o, używają terminu Trójca, to chyba są fajne chłopaki i dziewczyny. No nie są. I teraz mamy taki smutny obraz z XIX wieku. Moje prywatne zdanie jest takie, że adwentyści są synagogą szatana. Williama Kelly'ego zdanie ponad 100 lat temu było takie, że są synagogą szatana. Nie są Żydami, lecz kłamią. Więc nazywajmy ich po imieniu sataniści dnia siódmego. Podstawowym błędem satanistów dnia siódmego, albo inaczej adwentystów dnia siódmego, jest nadużywanie prawa mojżeszowego. Jest to ta sama herezja, której winnych było wielu Żydów z czasów apostoła Pawła. Jest to herezja, z którą apostoł Paweł zmierzył się w swoim liście do Galatów, do Galacjan. Satanistyczne błędy dotyczące prawa, albo adwentystyczne błędy dotyczące prawa. Według satanizmu, znaczy adwentyzmu, prawo i łaska nie są przeciwstawnymi systemami, ale oba współpracują ze sobą dla zbawienia człowieka. I teraz cytat z satanistycznej literatury, czyli adwentystycznej literatury, Charles Everson, Saved by Grace, cytuje tą pozycję. Fakt, że wszyscy, którzy zostali odkupieni, są zbawieni przez łaskę, nie dyspensuje od prawa Bożego, bardziej w jednej dyspensacji niż w drugiej. Prawo nie jest przeciwko łasce, łaska nie jest przeciwko prawu. Koniec cytatu z książki satanistycznej, to znaczy adwentystycznej. Drugi argument. Prawo Mojżesza jest standardem, według którego Bóg będzie sądził wierzących, twierdzą sataniści, to znaczy adwentyści. I znowu cytat z satanistycznej książki, czyli Wielki Bój Ellen White, satanistycznej czy tam adwentystycznej. Prawo Boże jest standardem, według którego charaktery i życie ludzi będą testowane na sądzie. I dalej ta satanistyczna książka albo adwentystyczna mówi tak. Ci, którzy na sądzie zostaną uznani za godnych, będą mieli udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Koniec cytatu z książki satanistki Ellen White, Wielki Bój. Kolejny punkt w tym zakresie. Według satanistów, to znaczy adwentystów, prawo Mojżesza jest regułą życia dla wierzącego.
I znowu cytat z satanistycznej, czyli adwentystycznej książki, napisał satanista Charles Everson, Saved by Grace, czyli zbawiony z łaski. Cytuję satanistę albo adwentystę. Zamiast być wolnym od ignorowania i łamania prawa, ponieważ jest zbawiony przez łaskę, jest teraz podwójnie zobowiązany do jego przestrzegania, tak twierdzi satanista. I dalej ten satanista pisze tak. Jest więc bardzo oczywiste, że w Nowym Przymierzu nie widzimy prawa jako rzeczy bez znaczenia, ale znajdujemy je zajmujące centrum przymierza. Koniec cytatu z tej satanistycznej książki Saved by Grace autorstwa satanisty Charlesa Eversona. I kolejny cytat z satanistycznej literatury, czyli adwentystycznej, J.L. Schuller, The Great Judgment Day, czyli Wielki Dzień Sądu. I cytuję tego satanistę albo adwentystę. 10 przykazań to jedyna doskonała reguła postępowania w dzisiejszym świecie. Bóg dał człowiekowi dekalog jako regułę życia, tak twierdzi satanista w jedności ze swoim lucyferiańskim właścicielem. A co mówi Biblia? Biblia oczywiście mówi inaczej niż sataniści. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć to. I chciałbym tak w skrócie powiedzieć, że po pierwsze, prawo Mojżesza ma jeden główny cel, a jest nim doprowadzenie ludzi do Jezusa Chrystusa. Tak mówi Słowo Boże. Człowiek jest zbawiony i usprawiedliwiony przez wiarę jedynie przez łaskę, jedynie poza prawem. Ze względu na upadły stan człowieka prawo może go tylko potępić. Prawo jest rzeczywiście święte i dobre, ale nie może zrobić nic dla grzesznego człowieka z wyjątkiem ujawnienia jego złego stanu i doprowadzenia go do Chrystusa. I Ezechiela 20:25 najpierw dałem im przykazania, które nie były dobre oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Tak powiedział Bóg. Księdza Ezechiela, 20 rozdział, 25 werset. Więc widzimy, że opinia Boża na temat zakonu jest taka, że nazywa to po imieniu. No i teraz zobaczmy sobie list do Rzymian, 3 rozdział, 19 werset. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 19. A wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, mówi tym, którzy są pod zakonem, aby wszelkie usta były zatkane i aby wszystek świat był winien przed Bogiem, dlatego, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed obliczem Jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Także mamy list do Rzymian, 5 rozdział, 20 werset. A zakon przy tym nastąpił, aby się grzech rozmnożył, gdzie zaś grzech się rozmnożył, łaska bardziej obfitowała. Także list do Rzymian, 7 rozdział, 7 werset. Cóż wtedy rzeczemy? Czy zakon jest grzechem? Bynajmniej, lecz nie inaczej poznałem grzech, jak przez zakon, albowiem i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie rzekł, nie pożądaj. Lecz grzech, wziąwszy przyczynę przez przykazanie, sprawił we mnie wszelką pożądliwość, albowiem bez zakonu grzech jest martwy. Ja zaś żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a jam umarł i okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, było mi ku śmierci. Grzech bowiem wziąwszy przyczynę przez przykazanie zwiódł mnie i przez nie zabił mnie. Tak więc zakon jest święty i przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre. Czy tedy to, co dobre, stało mi się śmiercią? Bynajmniej, lecz grzech, aby się okazał grzechem, sprawił mi śmierć przez dobre,
żeby się grzech stał nader grzesznym przez przykazanie. I widzimy wyraźnie. Potwierdza nam się to, co Ezechiela powiedział Bóg. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Bóg chyba wie lepiej o zakonie, co dał. I także pierwszy list do Koryntian 15, 56. Pierwszy list do Koryntian 15, 56. Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Czyli doskonale widzimy Ezechiela 20-25. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Tak powiedział Bóg. I to się zgadza. I drugi Koryntian 5. Drugi Koryntian, 5 rozdział. 5 do 13. A ten, który nas ku temu przysposobił, jest Bóg, który nam też dał zadatek ducha. Przetoż mamy zawsze ufność i wiemy, że mieszkając w ciele odchodzimy od Pana, bo chodzimy wiarą, a nie widzeniem. Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała, a zamieszkać u Pana, przeto też usiłujemy, czy tu będąc, czy odchodząc, podobać się Jemu, albowiem musimy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusa, aby każdy odniósł według tego, jak czynił w ciele, dobrze czy źle. Znając tedy bojaźń pańską, ludzi przekonywamy, a Bogu jawni jesteśmy, mam zaś nadzieję, że i w waszych sumieniach jawni jesteśmy. Albowiem nie znowu siebie samych wam zalecamy, ale wam dajemy powód do chlubienia się z nas, żebyście mieli co mówić tym, którzy się chlubią z powierzchowności, a nie z serca, bo jeśli od rozumu odchodzimy, to dla Boga, jeśli skromni jesteśmy, to dla was. I widzimy wyraźnie. Galacjan 2,16. Galacjan 2,16. Słowo Boże mówi tak. Wiedząc, że nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, dlatego że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. Czyli tak jak Ezechiela powiedział Bóg o zakonie, dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Tak właśnie Bóg ocenił swój zakon. I Galacjan 3 rozdział, 9 werset. 3 rozdział, 9 werset. Do 24 wersetu. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy są z uczynków zakonu, pod przekleństwem są, bo napisano: przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co napisano w księdze zakonu, aby to czynił. Że zaś przez zakon nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz jawna, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zakon nie jest z wiary, lecz kto by je wykonał, żyć będzie w nich. Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama przyszło w Chrystusie Jezusie na pogan, abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę. Bracia, po ludzku mówię, przecież i potwierdzonego testamentu człowieka nikt nie łamie i nic nie przydaje. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasienią jako o wielu, ale jako o jednym. I nasieniu twemu, które jest Chrystus. To tedy mówię, że testamentu potwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa zakon, który nastał po 430 latach, nie unieważnia, aby obietnica miała stracić moc swoją.
Bardzo mocne słowa. Albowiem jeśli zakonu jest dziedzictwo, to już nie z obietnicy, lecz Abrahamowi przez obietnicę darował je Bóg. Cóż tedy zakon z powodu przestępstwa przydany został do czasu przyjścia nasienia, dla którego stała się obietnica sporządzony przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest. A zatem czy zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Albowiem gdyby był zdany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie by z zakonu była sprawiedliwość, ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica z wiary w Jezusa Chrystusa była dana wierzącym, a przedtem, nim przyszła wiara, byliśmy pod strażą zakonu, wespół zamknięci aż do przyjścia wiary, która miała być objawiona. Tak zakon był naszym przewodnikiem ku Chrystusowi, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Więc Bóg powiedział w Ezechiela, 20 rozdział, 25 werset, dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Słowo Boże mówi wyraźnie. Już w Starym Testamencie. I jeszcze pierwszy rozdział, szósty werset. Od czego niektórzy zboczywszy popadli w czczą gadaninę? Chcąc być nauczycielami zakonu, nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co zapewne twierdzą, a wiemy, że dobry jest zakon, jeśli kto należycie go używa. Wiedząc o tym, że zakon postanowiony jest nie dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i nieuległych, bezbożnych i grzeszników, bezecnych i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, zabójców, szeteczników, mężołożników, ludokradów, kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce, według chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga, która mi jest powierzona. Widzimy wyraźnie. Słowo Boże już w Ezechiela zawarło informację. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Tak Bóg powiedział w zakonie. I myślę, że warto tutaj przytoczyć słowa Charlesa Henry'ego McIntosha z rozważania na temat pięcioksięgu. Prawo wymaga siły od tego, kto jej nie ma, i przeklina go, jeśli nie może jej okazać. Ewangelia daje siłę temu, kto jej nie ma, i błogosławi go, gdy ją okazuje. Prawo proponuje życie jako cel posłuszeństwa. Ewangelia daje życie jako jedyną właściwą podstawę posłuszeństwa. Charles Henry McIntosh. Po drugie, prawo Mojżesza nie ma władzy nad wierzącym. Tak mówi Biblia. Jest wierzący umieszczony w Chrystusie całkowicie poza zasięgiem prawa. Prawo nie może bardziej przynieść potępienia dla wierzącego niż może do samego Chrystusa, ponieważ wierzący został uczyniony doskonały w Chrystusie. Czyli jeśli uwierzył ktoś w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli ktoś uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli zaufałeś Chrystusowi, to już jesteś raz na zawsze zbawiony, jesteś doskonały w Chrystusie. Prawo nie ma więcej władzy nad wierzącym niż martwy mąż nad żywą żoną. Apostołowie nie nauczali adwentystycznej doktryny, że wierzący ma dostosować swoje życie do standardu prawa mocą zmartwychwstałego Chrystusa. A jeśli tego nie zrobi, prawo potępi go w dniu sądu. Wręcz odwrotnie. I
Przeczytajmy kilka miejsc, przypomnijmy sobie z Ezechiela, najpierw 20 rozdział, 25 werset. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. I to jest, kto to mówi? Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Więc wyraźnie jest to powiedziane. I teraz list do Rzymian, 5 rozdział. Ponownie przeczytam niektóre fragmenty, dlatego że one wymagają stałego, ciągłego przypominania w tym kontekście. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku łasce tej, której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A także 6 werset do 11, albowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu właściwego umarł za bezbożnych. Gdyż ledwie by kto umarł za sprawiedliwego, za dobrego może by się kto umrzeć odważył. Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc, będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przezeń od gniewu. Bo jeżeli, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego. A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali. I także 6 rozdział od 3 do 7 wersetu. Czyliż nie wiecie, że my wszyscy, którzyśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy, jak Chrystus zbudzony, został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my w nowości życia chodzili. Bo jeśli jesteśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy, wiedząc to, że stary nasz człowiek razem z Nim ukrzyżowany został, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, bo kto umarł, uwolniony jest od grzechu. I także 8 rozdział, 8 werset. Którzy bowiem są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Ale jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a Duch jest żywy dla sprawiedliwości. I kolejne miejsce to jest 10 rozdział, 4 werset. 10 rozdział, werset 4 mówi następujący sposób. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. I także 7 rozdział, 4 werset. 7 rozdział, 4 werset mówi następującą rzecz. A tak, bracia moi, i wy jesteście umarli zakonowi przez ciało Chrystusowe, żebyście należeli do innego, to tego, który wzbudzony jest z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu. I także Galacjan 3 rozdział, 24 do 29 wersetu. A tak, zakon był naszym przewodnikiem ku Chrystusowi, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa obleczeni jesteście. Tak mówi Słowo Boże. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma ani mężczyzny ani niewiasty, albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie, a jeśliście wy Chrystusa, tedyście nasieniem Abrahama, a według obietnicy dziedzicami. Czyli widzimy wyraźnie, Słowo Boże potwierdza nam. Kolejna kwestia jest taka ze Słowa Bożego, 10 przykazań,
jest przymierzem śmierci. I to wiemy z Biblii, że 10 przykazań jest przymierzem śmierci, które zostało zniesione w Chrystusie. Satanistyczni nauczyciele, to znaczy adwentystyczni nauczyciele, protestują, że prawo moralne reprezentowane przez 10 przykazań nie zostało zniesione na krzyżu Chrystusa, a jedynie prawo ceremonialne zostało zniesione. Ale Nowy Testament opisuje nawet 10 przykazań jako przymierze śmierci. Prawo mojżeszowe jako całość miało jeden główny cel. Zostało dane przez Boga upadłemu człowiekowi, aby pokazać mu jego grzech i potrzebę Zbawiciela. I tak mówi m.in. Ezechiela 20, rozdział 25, werset. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. A także warto przeczytać drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Od 6 do 13 wersetu, który też uzdolnił nas być sługami Nowego Testamentu. Nie litery, ale ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. Bo jeśli posługiwanie śmierci literami wyrażone na tablicach kamiennych miało chwałę, tak że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza dla chwały oblicza jego przemijającej, jakże daleko więcej posługiwanie ducha nie ma mieć chwały? Bo jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości, albowiem i to, co miało chwałę, nie ma chwały z tej strony z powodu onej przewyższającej chwały. Bo jeśli to, co przemija, ma chwałę, daleko więcej chwały ma to, co trwa. Mając przeto taką nadzieję wielkiej śmiałości w mowie używamy i nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co przemija. Apostoł Paweł powiedział, że prawo zapisane w kamieniu zostało zniesione w Chrystusie, a to odnosi się do 10 przykazań. Dwa razy apostoł Paweł mówi nam, że 10 przykazań są zniesione. Dwa razy mówi nam, że 10 przykazań było służbą śmierci i potępienia. Słowa nie mogłyby być prostsze dla adwentystycznego, czyli satanistycznego nauczyciela, pojawienie się i wskazanie wierzącym z powrotem na prawo Mojżesza jako regułę życia jest wielkim złem. I teraz kolejny argument, piąty. Prawo Mojżesza nie jest regułą życia wierzącego chrześcijanina. Wierzący jest zobowiązany, aby umieścić sobie Chrystusa jako naśladowanie i prowadzenie przez Ducha Świętego. Celem wierzącego nie jest upodobnienie się do prawa, ale upodobnienie się do obrazu Chrystusa, jak mówi nam list do Rzymian 8, rozdział 29, werset. Rzymian 8, 29. Albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi. Duch Święty kształtuje i przekształca życie wierzącego na obraz Pana Jezusa. I mówi nam przecież o tym list do Rzymian, 8 rozdział, 11 werset. I tutaj znajdujemy takie słowa: jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego mieszkającego w was. A tak, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, byśmy według ciała żyli. Albowiem jeśli byście według ciała żyli, umrzecie, ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Żyć będziecie. 14 werset. Bo którzykolwiek przez Ducha Bożego prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Czyli wyraźnie mamy powiedziane, że są synami Bożymi. I 8 rozdział 29 werset. 8 rozdział 29 werset czytany przed chwilą, ale przypomnę go. Albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi. I jeszcze mamy kolejne miejsce z Rzymian 13 rozdział 13 werset. Rzymian 13, 13. Choć my uczciwie
jak we dnie, nie w biesiadach i pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w swarach i zazdrości. I kolejne miejsce, to jest miejsce, które mówi nam o 14 wersecie, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a starania o ciele nie czyńcie ku pożądliwościom. I jeszcze mamy drugi list do Koryntian 3,18. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 18 werset. Tutaj dowiadujemy się, że lecz my wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę Pańską, jak w zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy, z chwały w chwałę, jak od Ducha Pańskiego. Tak mówi nam drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 18 werset. Także mamy Galacjan 5,16. Galacjan 5,16. Galacjan 5, rozdział 16 werset. Znajdujemy tu takie pouczenie, a mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonacie. I tutaj myślę, że warto przeczytać więcej wersetów, albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. A jeśli was duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała jako to: cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźń, swary, zazdrość, gniew, spory, niesnaski, odszczepieństwa, nienawiść, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o których zapowiadam wam, jako mi przedtem zapowiadał, że którzy czynią te rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie masz zakonu. Ci zaś, którzy są Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. A także Efezjan 4,20. Efezjan, 4 rozdział, 20 werset, mówi tak. 4,20 Efezjan. Aleście wy nie tak się nauczyli Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim nauczeni zostali, jako prawda jest w Jezusie. Abyście zewlekli z siebie według pierwszego postępowania starego człowieka, który się psuje przez ułudne pożądliwości, i odnowili się duchem umysłu swego, oblekli się w nowego człowieka stworzonego według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. A także Kolosan, trzeci rozdział listu do Kolosan, werset 9-11. Nie kłamcie jeden przed drugim, skoroście zawlekli z siebie starego człowieka z uczynkami jego, a oblekli się w nowego, który się odnawia ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, ale wszystkiemu i we wszystkich Chrystus. Tak mówi Słowo Boże. I z Ezechiela przypomnę ten fragment, 20 rozdział Ezechiela, 25 werset. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. I przyda się kolejny cytat, który możemy tutaj przytoczyć. Także z Charlesa Henry'ego McIntosha, Rozważanie Pięcioksięgu, i mamy taką wypowiedź Charlesa Henry'ego McIntosha, bardzo dobrze znanego nauczyciela biblijnego najwyższej próby. A jeśli prawo jest rzeczywiście regułą życia wierzącego, to gdzie znajdziemy je tak przedstawione w Nowym Testamencie? Natchniony apostoł najwyraźniej nie miał na myśli, że jest ono regułą
gdy napisał następujące słowa: albowiem w Chrystusie ani obrzeska nic nie pomnaża, ani nie obrzeska, ale nowe stworzenie, którzy według tej reguły chodzą, pokój niech będzie na nich i miłosierdzie, i na Izrael Boży. Galacjan 6:15-16. Jaka reguła? Prawo? Nie, ale nowe stworzenie. Gdzie znajdziemy to w Księdze Wyjścia 20? To nie mówi ani słowa o nowym stworzeniu, przeciwnie, zwraca się to do człowieka takim, jakim jest w jego naturalnym lub starym stanie stworzenia i wystawia go na próbę, do czego jest naprawdę zdolny człowiek. Gdyby prawo było regułą, według której wierzący mają postępować, dlaczego apostoł Paweł wypowiada swoje błogosławieństwo tym, którzy postępują według innej reguły? Dlaczego nie mówi, że ci, którzy postępują według reguły 10 przykazań? Czy z tego jednego fragmentu nie wynika, że Kościół Boży ma wyższą regułę, według której ma postępować? Tak napisał Charles Henry McIntosh w notesie na temat pięcioksięgu. I jeszcze kolejny cytat, który tutaj możemy za Williamem Irwinem przytoczyć, herezje wyjaśnione. I Irwin napisał: ja, jako chrześcijanin, przestrzegam całego prawa, które jest moralne w dekalogu, nie dlatego, że jest w prawie, ale dlatego, że jest w Ewangelii. Kult Boga jest nakazany 50 razy w Nowym Testamencie, bałwochwalstwo jest zakazane 12 razy, profanacja 4 razy, cześć ojca i matki jest nakazana 6 razy, cudzołóstwo jest zakazane 12, kradzież 6, fałszywe świadectwo 4 i chciwość 9 razy. 10 przykazań w cudzysłowie, jak mówi Luther, nie odnosi się do nas, pogan i chrześcijan, ale tylko do Żydów. Tak więc Paweł, apostoł, we wszystkich swoich 14 listach ani razu nie wymienia sabatu, z wyjątkiem jednego fragmentu, w którym, klasyfikując go z całym prawem, oświadcza, że został on całkowicie zniesiony. Tak też utrzymywał wczesny Kościół. I Ezechiela, 20 rozdział, 25 werset. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. I szósty argument to jest taki, że prawo i łaska to dwa różne systemy, które nie mogą być mieszane w zbawieniu. I myślę, że już przyjrzeliśmy się temu w części dotyczącej fałszywej Ewangelii Adwentystów, czy tam satanistów dnia siódmego, o łasce plus prawie. Ale myślę, że warto przeczytać ze Słowa Bożego jeszcze kilka miejsc, na przykład z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Od 8 wersetu. I Bóg, który zna serca, zaświadczył im, dawszy im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, wiarą oczyściwszy serca ich. Przetoż teraz, czemu kusicie Boga, wkładając na szyję uczniów... I Bóg, który zna serca, zaświadczył im, dawszy im Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, wiarą oczyściwszy serca ich. Przetoż teraz, czemu kusicie Boga, wkładając na szyję uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy znosić? Ale wierzymy przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa, wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni w ten sam sposób i oni. Także list do Rzymian, trzeci rozdział. List do Rzymian, rozdział trzeci. 18 werset. Nie ma bojaźni Bożej przed oczami ich, a wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, mówi tym,
którzy są pod zakonem, aby wszelkie usta były zatkane i aby wszystek świat był winien przed Bogiem. Dlatego, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed obliczem Jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Lecz teraz, niezależnie od zakonu, sprawiedliwość Boża objawioną została, o której świadczą zakon i prorocy. Sprawiedliwość Boża, mówię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących. Albowiem nie masz różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej i bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów przedtem popełnionych cierpliwości Bożej. A także Rzymian 4, rozdział 4, werset. A temu, który wykonywa uczynki, zapłata nie bywa przyznawana podług łaski, ale podług powinności. Temu zaś, który nie wykonywa uczynków, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytywaną bywa wiara Jego za sprawiedliwość. I także 11 rozdział Rzymian. Werset 6. A jeżeli z łaski, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie staje się łaską, jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie jest uczynkiem. I Efezjan, 2 rozdział. Efezjan, rozdział 2. Ósmy werset. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem jesteśmy dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, ku dobrym uczynkom, dla których przeznaczył nas Bóg, byśmy w nich chodzili. Także, kolejna ważna rzecz. Wskazywanie wierzącym z powrotem na prawo Mojżesza jako regułę życia jest umieszczaniem ich z powrotem w legalistycznej niewoli, sprowadzając przekleństwo na tego, kto naucza tej herezji, jak również na tego, kto za nią podąża. Apostołowie potępili w najostrzejszym języku tych, którzy próbowali nakłonić wierzących do powrotu do prawa Mojżesza jako reguły życia. To obala doktrynę satanistów dnia siódmego, czy tam adwentystów dnia siódmego, że prawo jest błogosławieństwem dla człowieka usprawiedliwionego. I jest właśnie dokładnie odwrotnie, bo Galacjan na przykład, pierwszy rozdział, 7-9 werset mówi tak, która nie jest inną, tylko są ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale jeśli byśmy, nawet my, albo anioł z nieba, opowiadał wam Ewangelię niezgodną z tą, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty, jakośmy przedtem powiedzieli, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam kto opowiada Ewangelię niezgodną z tą, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. A także Galacjan 2, rozdział 4, werset. Ale dla fałszywych braci, którzy się wkradli, przybywszy dla szpiegowania wolności naszej, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę. Trzeci rozdział, pierwszy werset do 9. O bezrozumni Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezusa Chrystusa przedtem był odmalowany, jakby między wami ukrzyżowany. Tego tylko radbym się dowiedzieć od was, czy z uczynków zakonu wzięliście ducha, czy ze słuchania wiary. Czy tak bezrozumni jesteście, począwszy duchem, teraz ciałem kończycie? Czy tak wiele ucierpieliście bez pożytku, o, gdybyż tylko bez pożytku?
ten, który daje wam ducha i czyni cuda między wami, czy z uczynków zakonu to czyni, czy z zasłuchania wiary, tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wiedzcie tedy, że którzy są z wiary, ci są synami Abrahama, a Pismo przewidziawszy, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, przepowiedziała Abrahamowi, w tobie błogosławione będą wszystkie narody. A tak ci, którzy są z wiary, postępują, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Także 4 rozdział Galacjan, 9 werset. A teraz poznawszy Boga, bardziej poznani będąc od Boga, czemu wracacie znowu ku początkowym zasadom świata mdłym i ubogim, którym znowu jak dawniej w niewolę oddawać się chcecie. Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się o was, czy nie na próżno pracowałem około was? A także 19 werset, 21 werset. Dziadki moje, które znowu z boleścią rodzą, póki Chrystus nie będzie wykształtowany w was. Chciałbym teraz być u was i odmienić głos swój, ponieważ wątpię o was. Powiedzcie mi, którzy chcecie być pod zakonem, nie słyszycie, co zakon mówi? I także 5 rozdział Galacjan. Od 1 do 9 wersetu. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam. Jeśli się obrzezujecie, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że powinien cały zakon wypełnić. Pozbawiliście się Chrystusa, którzykolwiek przez zakon się usprawiedliwiacie. Wypadliście z łaski. Albowiem my duchem z wiary oczekujemy nadziei i sprawiedliwości, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara działająca przez miłość. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Ta namowa nie jest od tego, który was powołuje. Trochę kwasu zakwasza zaczynienie. Widzimy wyraźnie, że Słowo Boże mówi, że Chrystus przyszedł, aby wykupić ludzi z niewoli prawa, aby usunąć ich potępienie poprzez zapłacenie ceny, której prawo żądało za grzech człowieka. Pan Jezus, umierając na krzyżu Golgoty, zapłacił tę cenę. Ci, którzy próbują sprowadzić wierzących z powrotem pod prawo, oszukują ludzi i wskazują im z dala od zakończonego dzieła Chrystusa i prawdziwej biblijnej wolności w nim. Więc to są ludzie, którzy rozpraszają, oddalają od Chrystusa. Oni sami są przeklęci z powodu ich fałszywej Ewangelii, ale też prowadzą innych z dala od prawdy. Celem zbawienia nie jest doprowadzenie wierzącego do prawa, ale przedstawienie go jako doskonałego w Chrystusie.